507-964-253, 507-964-253. Kłaniam się Państwu po przerwie. Gramy do 15.30. W dalszym ciągu do siebie mówię. I w dalszym ciągu się będę opierał, że starsi ludzie tak mają. Proszę Państwa, jest bardzo mało dobrych wiadomości. No bo takie czasy, że ciężko coś znaleźć. A ta wiadomość, od której teraz chciałbym zacząć, ona jest fantastyczna, naprawdę. Więc dlaczego mamy sobie odmówić takiej przyjemności, żeby, skoro jest pretekst do tego, żebyśmy się mogli razem trochę pokołysać, żebyśmy się właśnie pokołysali. Pojawiła się taka plotka, że Ewa Kopacz ma być przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, tej całej małpiarni tam w Brukseli. To jest kapitalna sprawa, według mnie. To jest tak absurdalne, że, no, że najlepiej to będzie skomentować przy pomocy takiego muzycznego komentarza. Uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokołyszmy się chwilę w rytmie reggae. Naprawdę jest okazja. Ewa Kopacz była premier. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnę ważne czasy, jak dinozaury były. Ludzie nie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb. Wiewańcy robili, rzucali kamieniami. Wiewańcy robili, nie mieli żadnych strzelb. Wiewańcy robili, rzucali kamieniami. Wiewańcy robili, rzucali tego dinozaura. Jeśli przez dwa miesiące rzucali kamieniami, to mogli go pokonać. Kamieniem dinozaurami na pewno nie padł. Strasznie dawne czasy, jak dinozaury były. Czasy, jak dinozaury były. Ludzie nie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb. Jak Boga jedynego kocham i nie wzywam go nadal mną w tej sprawie, bo bardzo bym chciał, żeby się spełniło. Moim zdaniem Ewa Kopacz pasuje do tej funkcji, generalnie do tej małpiarni, jak szpak w dziuple po prostu. Kopacz jest obecnie wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, także wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. No to i na czele, której stoi Tusk. W Europarlamencie zasiada od 2019 roku. Wcześniej pełniła funkcję, no wiem jakie pełniła funkcje, tak, to już sobie możemy darować. Obecnym szefem Parlamentu Europejskiego jest socjalista Dawid Sassoli, ale zgodnie z porozumieniem między grupami politycznymi w drugiej części kadencji obecnego Europarlamentu stanowisko ma to przypaść właśnie tej grupie politycznej Europejskiej Partii Ludowej. Wielu popiera pomysł, by na czele instytucji Unii Europejskiej znalazła się, przepraszam, proeuropejska postać. No, oczywiście, że to jest postać. Ze wschodniego kraju, biorąc pod uwagę obecne napięcia między Brukselą a wschodnimi członkami Unii Europejskiej, tak wskazuje Politico. Proszę Państwa, żebym o tym Lorancie nie zapomniał. Były policjant Dariusz Loranty, szef ekspertów bezpieczeństwa Instytutu Badań i Analiz Strategicznych, w rozmowie z portalem TVP Info Zlikwidować odpowiedział na pytanie, czy jesteśmy w stanie sprawdzić tożsamość tych migrantów. Tak, to żarty. W państwach Unii Europejskiej tożsamość weryfikujemy na podstawie wspólnie ustalonych dokumentów. Z krajami spoza Unii Europejskiej podstawą jest dokument i wymiana informacji. Ja jako policjant fizycznie pracowałem w Warszawie przy ustalaniu tożsamości. Ustalenie tożsamości Wietnamczyka polegało na potwierdzeniu jego danych oraz linii papilarnych z jego krajem. Czy dany mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu w Czechach to był ten sam, który stał obok? My nie mamy takich zasobów, żeby to sprawdzić. Nikt ich nie ma. Nawet Izrael czy Stany Zjednoczone, kraje, które mają ogromne bazy danych, nie uwzględniają obywateli z całego świata. Wysyłaliśmy więc zapytania przez Interpol lub przez ambasadę, ale jaki interes mieli Wietnamczycy, żeby nam pomagać? O tym, że zapanowanie nad nielegalnymi imigrantami jest niemożliwe, pisały też niemieckie media. Co ósmy imigrant znika z radaru niemieckich urzędów.
z prawie 1,5 miliona zarejestrowanych imigrantów 143 tysiące nie dotarło do ośrodków, tak przyznawała berlińska prasa po tym, jak Niemcy zalała w 2015 roku falę cudzoziemców. Lorenty tłumaczy, że nie ma takiej bazy, w której po źrenicy oka czy dzięki daktyloskopii można byłoby sprawdzić każdego człowieka. Unia dopiero chce wprowadzić bazy dla swoich obywateli. Szwajcaria ma to dla wybranych grup, a Izrael dla żołnierzy. Ale przedstawiciele tych grup nie stoją przy naszej granicy. Więc jak ich sprawdzimy? Jeśli wpuścimy dziś 5 tysięcy osób i poddamy je legalnemu procesowi weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to się w tym zakopiemy. To jest niemożliwe. Prawdopodobieństwo, że taka osoba powie prawdę, graniczy z cudem. Poza tym oni podają rejony państwa upadłego. Kto ich tam potwierdzi? Dla mnie jest to nieprawdopodobne. Tak mówi były policjant Dariusz Loranty. Co ważne, wielu imigrantów nie ma ze sobą żadnych dokumentów. Tak, bo tam dziwnym trafem oni wszyscy dokumenty zgubili, a telefony mają. Ustalanie, czy nie są to osoby niebezpieczne, niekarane, nie mające związku z organizacjami terrorystycznymi przy takiej grupie osób zajęłoby lata, a w niektórych przypadkach i tak byłoby niemożliwe. Moim zdaniem, a już Loranty mówi, szczytowa eskalacja konfliktu ze strony Białorusi nastąpi w połowie grudnia, czyli przed świętami i będzie trwała do końca grudnia. Jeśli przetrzymamy ten czas, nastąpi uspokojenie. Spowodowane będzie to między innymi okresem świątecznym na Białorusi. Po drugie, ruchy dyplomatyczne państwa polskiego dały zauważalny efekt, bo mamy ograniczenia komunikacji lotniczej. Dzięki ograniczeniu lotów z Turcji w Mińsku nie będzie lądowało aż tylu imigrantów co do tej pory. Łukaszenka więc musi grać tymi ludźmi i zasobami, którymi dysponuje. No to się akurat pan Dariusz Loranty nie pomylił, bo właśnie to się dokładnie odbywa. Loranty uważa, że białoruski dyktator zbierze więc maksymalne siły i znów uderzy, ale najpewniej przed świętami. Bo na Białorusi święta to 10 dni wyjętych z życiorysu, jak zaczynają pod koniec grudnia, to kończą dopiero po ich Bożym Narodzeniu. Wcześniej Łukaszenka będzie wysyłać pojedyncze osoby, które będą deklarowały chęć pobytu w Polsce i którymi trzeba będzie się zajmować, odbierać, przewozić, spisywać, pilnować, sprawdzać ich tożsamość. Ja, no być może całkiem naiwnie, ale no chciałbym wierzyć w to, że załatwiliśmy dwie rzeczy. Załatwiliśmy ten nieszczęsny korytarz humanitarny. Utworzenie tego korytarza i że oni sobie przejdą do Niemiec. Nie przejdą, bo Niemcy ich nie przyjmą. I załatwiliśmy drugą rzecz, czyli to, co też bardzo często totalna opozycja opowiada, żebyśmy ich przyjęli, tych migrantów, stwórzmy dla nich tam jakieś, nie wiem, obozy, miasteczka i tak dalej, sprawdzajmy ich tożsamość. No jak sprawdzić ich tożsamość? W jaki sposób? W jaki sposób to zrobić? Tak jak mówi pan Dariusz Loranty, zakopiemy się, trudno powiedzieć na ile, a i tak nic z tego nie wyjdzie. No i oni właśnie dokładnie na to liczą. Tu mam na myśli naszych przyjaciół w Moskwie i w Mińsku, że na to liczą właśnie. Że dzięki temu się uda przemycić trochę tych przeszkolonych, wyszkolonych. Pan Tadeusz Częstochowy jest z nami. Kłaniam się panie Tadeuszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana Jacka i wszystkich słuchaczy Telewizji Republika. Panie Jacku, o piątej kolumnie, bo ostatnio rozmówiłem, nie ma co rozmawiać i o celebrytach tak samo, a szczególnie o tej szatan. Szkoda, że przy porodzie matka nie ścisła nogami, nie udusiła jej. Byłaby mała strata dla kultury polskiej. Ale to nie ma o czym rozmawiać. Miałbym ważniejszą sprawę. Chciałbym, abyśmy podnieśli przez Telewizję Republikę, a szczególnie przez pana program, mówi się apel. Mówię do wszystkich Polaków i mówię bardzo poważnie. Apel o narodową zbiórkę na płot na granicy. Przecież nasze babki, dziadki zdejmowały łańcuszki, obrączki i oddawały na ratowanie ojczyzny. Wydaje mi się, że taka sytuacja przyszła. Przecież państwo polskie nie jest w stanie wszystkiego udźwignąć, bo jest szarpane z każdej strony. Na przykład by pan Jacek zajął się tym, czy Gazeta Polska, i na pasku byśmy widzieli, jak pięknie to rosło i serce by się krajało, a świat by
przypomniał sobie i podziwiał nas, do czego są zdolni Polacy, a po piątej kolumnie nie dalibyśmy możliwości wielkiej dyskusji, co się stało z pieniędzmi. To uważam, że to byłby bardzo szczytny plan i bardzo szczytne, bo moim zdaniem najważniejsze jest choćby raz dziennie zjeść, ale najważniejszy jest dom. A domem naszym to jest nasza ojczyzna, nasza Polska i szczególnie tego domu powinniśmy w tej chwili właśnie pilnować. Kocham, szanuję naszych obrońców, naszych granic. Wysłałem pocztówki dla nich i tak dalej. Także panie Jacku, ja nie wiem, jak tą sprawę trzeba byłoby załatwiać. Na pewno zawsze by się jakiś grosz uzbierał i to by dobrze świadczyło o Polakach. I to byłoby bardzo, bardzo szczytne. Jak pan to widzi? To jeszcze jedna rzecz. Chciałbym podziękować bardzo panu Robertowi Bąkiewiczowi za osobiste zaproszenie mnie na Marsz Niepodległości do Warszawy. Odpiszę do pana albo zadzwonię, panie Robercie. Ja jakby tam gdzieś koło pana przychodził pan Piotr Semka, to proszę go podnieść do góry, uścisnąć, ukochać i życzyć mu dużo, dużo zdrowia, bo przez całą jego chorobę zdrowaczki z małżonką my odmawiali. Także życzymy panu Piotrowi też dużo zdrowia. I jeszcze do naszego rodzynka, pani naszej Gosi z Pszczyny. Chciałbym, żeby pani Gosia była, jak dzwoni, traktowana priorytetowo, to wtedy wiemy, że daje głos, że jest, bo dzień w dzień myślimy z żoną, a nie tylko my, bo na pewno ludzie w Polsce. Bardzo pozdrawiamy panią Gosię i wszystkich słuchaczy. Panie Jacku, jak pan widzi ten apel, który podniosłem? Ja daję całą emeryturę, nie ma żadnego problemu. To jest dom, to jest nasza ojczyzna i to teraz może być sprawdzian, co jesteśmy warci. A jesteśmy, uważam, jako Polacy bardzo dużo warci. Bo byłem szczęśliwy, jak dzisiaj w info była relacja, jak Anglicy byli zachwyceni postawą polskich żołnierzy i sami określili, że chcieliby mieć takich żołnierzy. No to jak to klatkę mi rozrywało, tak, bardziej niż tą naszą celebrytkę. Także to wszystko, nie będę zabierał głosu i niech pan, panie Jacku, wytłumaczy, jak to zorganizować tą zbiórkę, bo ona, uważam, miałaby sens. Także pozdrawiam wszystkich, pana Jacka, panią Gosię. I aha, jeszcze to, co dzisiaj w programie było, o co chodzi u pana Skowrońskiego, był minister Urał, no to nawet się nie chce gadać, bo krew się burzy w żyłach, no to już musiałem po tabletki na sercowe leczyć i na ciśnienie, bo myślałem, że nie wyrobię. No to jeszcze raz życzę wszystkim słuchaczom wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim i naszym kochanym, najkochańszym synom polskiego narodu wszystkiego najlepszego. Kochamy i łzy płyną, jak się ich ogląda. Szczęść Boże wszystkim Polakom. Kłaniam się, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu, do wszystkiego dobrego. Ukłony dla małżonki. Wie pan, z taką zbiórką, no nie wiem, jak matka ojczyzna powie, że potrzebuje, no to pewnie, że tak, no. Na razie to byśmy wpędzili tego owsiaka w chorobę, bo by przecież nie zdzierżył. Czegoś takiego mógł nie wytrzymać. To nie tylko kurde i szatan. Ja nie chcę państwa martwić, ale mamy naprawdę, nie wiem, jak to powiedzieć, no prawdziwy urodzaj, wysyp rozmaitych szuj. Nie przejęzyczyłem się, okej. Okay. Kolejny celebryta zapragnął takiej sławy jak kurde i szatan. Do grona celebrytów nakręcających histerię wokół wydarzeń na granicy atakujących funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów, żołnierzy strzegących bezpieczeństwa naszych granic dołączył aktor Piotr Zelt, który w mediach społecznościowych zamieścił obraźliwy wpis pod adresem rzecznik Straży Granicznej podporucznik Anny Michalskiej. Napisał tak: pani rzecznik Straży Granicznej, twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS. Pod postem rozpętała się
dyskusja. Internauci krytykowali artystę, celebrytę, stawali w obronie pani porucznik i generalnie funkcjonariuszy strzegących Polski na granicy. Na dodatek Piotr Z. lajkował pod swoim wpisem komentarze, które były skierowane w stronę porucznik Michalskiej, bezpośrednio ją obrażały. To również się nie spodobało wielu osobom. Ostatecznie ten obraźliwy wpis został usunięty, no ale w sieci nic nie ginie. Zdjęcia, screeny obiegły media społecznościowe. Jeden z wpisów jest autorstwa Alfreda Zelta. Jak twierdzą internauci, to jest brat Piotra Zelta, tego aktora, który napisał o tej rzeczniczce, tak łączy się ta nienawiść, napisał o tej rzeczniczce tak. Nazwyczaj odpychająca kobieta, tak jak wygląda, takie prezentuje opinie. Pasowałaby na funkcjonariuszkę Ravensbrück. Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu zapewniła, że zgłoszenie w tej sprawie trafi do prokuratury. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale ja bym miał taką serdeczną prośbę, żeby jakiś taki nadzwyczajny tryb temu został nadany, żeby to było no, maksymalnie przyspieszone. Dlaczego? Proszę Państwa, dla dobra tego, ja go nie znam, tego pana Piotra Zelta, bo no tak po zdjęciu sądząc, to nikt pana na łyso nie ogoli, bo pan już szczupryny nie ma, ale po gębie pan może oberwać, bo zachodzi duże prawdopodobieństwo, że ktoś mu naprawdę no przymaluje tę facjatę, bo w ogóle honoru takiej fajnej Polki, takiej fajnej dziewczyny, jak ta strażniczka, jak pani porucznik Anna Michalska, to ja bym się naprawdę nie zdziwił, żeby ktoś się tak wobec tego celebryty zachował. A panią porucznik, to ja bardzo uprzejmie proszę, żeby się nie przejmowała uwagami takiego ekskizerem Gnojka, bo naprawdę nie ma sensu. No, dziękujemy pani za wszystko, co pani robi, za pani służbę. Należą się pani za to wyłącznie wyrazy szacunku i uznania i poparcia z naszej strony, jak dla wszystkich tych żołnierzy i funkcjonariuszy, bo oni wszyscy zasługują naprawdę na naszą zwykłą wdzięczność. I to każdy normalny człowiek rozumie i tyle. Martwi mnie to, że to się jakaś taka moda robi, mam wrażenie, z tymi celebrytami. Proszę Państwa, śladem naszych rozmaitych interwencji, tutaj dwa dni temu mówiłem o Czarnych Żagań to jest taka drużyna, że tam jest większość żołnierzy, ona ostatnio przegrywa, nawet walkowali, przegrali jeden mecz, bo no nie mogli pojechać na mecz, bo byli na granicy, to jak mieli pojechać na mecz? W sprawie tych Czarnych Żagań interweniował nasz naczelny w obronie piłkarzy Czarnych Żagań, stanął nasz naczelny, przy okazji członek Komisji do Spraw Mediów i Marketingu Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak się porobiło. No i Tomek Stakiewicz wystąpił z takim listem do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, alarmując między innymi, że klub Czarnych Żagań stracił szansę na awans do trzeciej ligi z powodu wyjazdu większości podstawowego składu w ramach służby wojskowej, a Lubuski ZPN, OZPN, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, nie umożliwił im przełożenia meczów. Zaangażowanie patriotyczne sportowców i ich służb ojczyźnie warte są najwyższego uznania. W związku z tym zwracam się z prośbą do pana prezesa o wpłynięcie na Okręgowe Związki Piłki Nożnej, by sprawy piłkarzy, żołnierzy oraz klubów związanych z wojskiem traktowały priorytetowo, umożliwiały im przekładanie meczów, tak by nie traciły one w rozgrywkach, zarówno w imię patriotyzmu, jak i zasad fair play, tak napisał Sakiewicz. I dostaliśmy odpowiedź od prezesa Związku Piłki Nożnej, pana Cezarego Kuleszy. Rozgrywki, których dotyczy cała sytuacja, są prowadzone przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, który posiada autonomię w zakresie ustalenia terminarza rozgrywek, w tym przekładania meczów. Polski Związek Piłki Nożnej nie posiada formalnych narzędzi wpływu na decyzję Związku Regionalnego. Mogę jednak potwierdzić, że dostrzegamy istotę problemu i prowadzimy dialog na rzecz rozwiązania tej sytuacji. Rekomendujemy uwzględnienie oczekiwań klubu w taki sposób, aby jednocześnie nie naruszyć integralności rozgrywek, tak zapewnił nas prezes ZPN-u. No, sprawdziliśmy tam w tym związkowym portalu Łączy Nas Piłka, na razie mecz Czarnych z Ilanką Rzepin nie został przełożony na inny termin. Teoretycznie ma się odbyć w sobotę o 13, ale my będziemy te sprawy monitorowali. I po raz ostatni mówię, że jak coś, to przyjdziemy z pochodniami, no to nie warto. To jest koniec na dzisiaj. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Do jutra.